Drodzy Państwo, jest z nami szlagierowy gość w studio telewizji TVS. Z największą przyjemnością witam Mariusza Kalagę. Cześć Mariusz. Witam serdecznie Geno, witam wszystkich telewidzów. Mamy już wakacje, jest to piękny, szlagierowy czas. Mariuszu, jak Twoje wakacje, o ile w ogóle takie przewidujesz? Wakacje wakacjami, ale w moim przypadku muszę ten czas rozkładać na pracę i na krótki odpoczynek. Co tydzień w innej części Polski, no ale to jest przyjemne, zresztą w tym zawodzie, jaki wykonuję, czyli śpiewanie i występy, koncerty, to jest wkalkulowane, że jednak trzeba pokonywać odległości po to, żeby na miejsce dojechać szczęśliwie, zagrać, zabawić ludzi, sprawić im radość z tego, no i potem odpoczynek. Radość, odpoczynek, ale wiesz, jeździsz po Polsce, spotykasz wielu fanów i to na pewno fanów Listy Śląskich Szlagierów. Przede wszystkim powiedz fanów Mariuszu. Listy Śląskich Szlagierów, ponieważ tutaj muszę powiedzieć, że ta audycja, ten program jest tak lubiany i tak szanowany przez publiczność w całym kraju, że odbieramy to jako wykonawcy, jako bardzo sympatyczny odzew, czyli poparcie dla tego, co robimy, są szczęśliwi. To, co pokazujecie, dociera do ludzi i radość z tego płynie ze stron i zarówno z obrazka, jak i z muzyki. Jednym słowem, miód na moje serce i miód na serce producenta Listy Śląskich Szlagierów i oczywiście telewizji TVS. A ja bardzo serdecznie przy tej okazji pozdrawiam naszych fanów, nie tylko tych, których spotyka Mariusz, ale również tych z całej Polski, całego świata i oczywiście kosmosu. Mariusz, zapraszam Cię na grilla, tak po ludzku po prostu. Panie Mariuszu, Ty nasza gwiazdo, zapraszamy na grilla. Jest tak? Bywa też tak, a ja nie stronię od smakołyków z grilla, zresztą to widać. Czym popijasz grilla, jakbyś mógł powiedzieć? Czerwonym winem na przykład. Czerwonym winem, bo jak jest mięsko, to czerwone wino pasuje. Ale nie wiem, czy słyszałeś, my organizujemy konkurs na najlepszego szlagierowego grilla. Słyszałem i mam zamiar w nim wziąć udział. Proszę bardzo, traktujemy to już jako deklarację taką numer jeden szlagierową. Tak, będzie mi bardzo miło i tu już, że tak powiem, jestem gotowy, czekam tylko na sygnał i chętnie wezmę w tym udział, ponieważ lubię się, jak sam pamiętasz pewnie z muzycznej kuchni, bawić się w takie rzeczy. Lubi zaśpiewać, lubi zjeść, bawi się w takie rzeczy, a skoro się bawisz, to co uwelujesz na grillu, chłopie? A to będzie słodka tajemnica, bo jak teraz zdradzę, to może w programie nie wyjść tak, jak bym chciał. Jak mówisz o czymś słodkim, ja nie wiem, czy jakiś tortensztyk zrobisz, albo co? No nie, nie, nie. Ze słodyczy najlepiej lubię śledzić. I na tym kończymy rozmowę o kulinariach szlagierowych. Mariuszu, niejednokrotnie byłeś wykonawcą na country festiwalach. Czy tak, przypominasz sobie... Porą zawsze... Ja poznaję kamizelkę z jednego festiwalu sprzed tak. 12 lat. Tak, tak. Ona ma swoje lata, ale jak widać dobrze się trzyma. Jak ty też się dobrze trzymasz, chłopie. No w ogóle musimy sobie trochę szlagierowych komplementów sypnąć. Ale hit, który najbardziej zapamiętałeś, taki wiesz, country hit numero uno z tych wszystkich lat. W ubiegłym roku miałem takie zamknięcie, pewien swój jubileusz 20 lat pobytu na country festiwalu w Mrągowie. Benefiz i te rzeczy, tak, także nie chcę rzeczy. To zdradzać. Ale szczerze mówiąc, z tych wieloletnich pobytów na festiwalu w Mrągowie, no jest kilka hitów, które śpiewała potem cała publiczność. Dobra, powiedz... Ja jestem odlotowym kierowcą zawodowym, Rosa Amarilla, albo Nie chcę być aniołem. Słuchajcie, oprócz tego, że pamięta bardzo dobrze te hity, ja myślę, że on by nawet mógł, nasz szlagierman, zaśpiewać. Rosa, jak? Rosa Amarilla. Rosa Amarilla, ale my to zostawimy na później, bo o innych szlagierach mówimy. To będzie na grillu, może być? Tak, oj, oczywiście, to na pewno. Obiecankę szlagierowego grilla mamy już za sobą, ale powiedz mi, ja znam taką część twojej szlagierowej działalności, pieśni religijne. Czy ukończyłeś płytę? Tak, płyta jest ciepła, bo dzisiaj mamy kilka dni w zasadzie od ukończenia tego materiału. Materiał ukaże się w październiku tego roku. To są utwory i pieśni o tematyce religijnej, które bardzo już dawno chciałem nagrać, ale jakoś nie składało się. Natomiast w ubiegłym roku po śmierci mojego ojca stwierdziłem, że to będzie najbardziej odpowiedni moment, tak jakby oddać mu pewien hołd i cześć, ponieważ zawsze mi przypominał: Mariusz, kiedy nagrasz wreszcie te utwory, które kiedyś, lat temu, ho, 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 w zespole Cordis Christi śpiewaliśmy właśnie w kościele. Dobrze, w takim razie zapytam, kiedy zaproszenie na premierę właśnie pieśni religijnych i tej płyty? Chcielibyśmy z wydawcą, aby płyta ukazała się 16
października, żeby to było na kolejną rocznicę pontyfikatu naszego świętego Jana Pawła II. Mam nadzieję, że to jest do zrealizowania, bo czasu jest troszeczkę. Piękna, piękna okazja. Czas papieski, rok papieski trwa. Tak jest. My czekamy. Mariuszu, ale dzisiaj chcemy rozmawiać, wracamy już do spraw, drodzy Państwo, typowo letnich i szlagierowych. No, lato w pełni, dzisiaj kolejna premiera w liście śląskich szlagierów. Czyli Do widzenia, skarbie mój. No to... Tak, to piosenka z ostatniej płyty, z ubiegłego roku. Płyta nosi tytuł Tych kilka dróg. Piosenka Do widzenia, skarbie mój, mówiąca o tym, że w kontaktach damsko-męskich bywają również pewne rozstania i wtedy miłość musi być, przeżywać tą próbę, czy spotkają się znowu i będą szczęśliwi. Czy spotkają się, czy będą szczęśliwi? Obudziłeś się kiedyś w hotelu, Mariusz? I zobaczyłem, że obok mnie nie ma ukochanej osoby. Słuchajcie, drodzy Państwo, my powiedzieliśmy to w tym samym momencie razem. Nie wiem, czy to doświadczenie, czy wiek, czy zamiłowanie do szlagierów. Lata pracy plus nadgodziny. Tak może być. Proszę Państwa, Mariusz ma swoje doświadczenie, nie tylko szlagierowe, jak widać. Nowy teledysk, no, mówisz o skarbie, o swoim skarbie. No, o kim myślisz? No, to w teledysku wzięła udział moja żona. Była bardzo stremowana, ale użyłem kilku argumentów, które ją przekonały i mam nadzieję, że wypadła bardzo dobrze. A skoro piosenka o tytule Do widzenia, skarbie mój, no to trudno mi było zaprosić inną kobietę do teledysku, jak nie żonę. Tego nie będę komentował, przechodzę do następnej rundy pytań. Proszę bardzo. Czym twoim zdaniem ten teledysk ma coś takiego w sobie wyjątkowego zapewne? Czym chciałbyś zaskoczyć telewidzów? Co to jest? Piosenka jest romantyczna. Tutaj dużą siłą tego utworu jest treść. Linia melodyczna, długie dźwięki, refren, który w zasadzie mówi o wszystkim. No i wydaje mi się, że obrazek, który udało nam się skręcić, taki prawdziwy, szczery, też zostanie odebrany przez telewidzów właściwie i mam taką cichą nadzieję. Cicha nadzieja, ale do widzenia, skarbie mój, to się mówi zwykle po wakacjach ukochanej osobie. Tak, a my to prezentujemy na starcie wakacji w zasadzie. Ale ten czas musi być w jakiś sposób też rozłożony, bo w czasie wakacji są rozstania. Ona wyjeżdża, on wyjeżdża, on przyjeżdża i tak dalej. Ona wraca. Jest cały czas ruch, jak to w wakacje. Jednym słowem, wakacyjny szlagierowy ruch, jak to w wakacje, również w liście śląskich szlagierów. Ja tobie bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Za wizytę w studio. Kochani Państwo, moim i Państwa gościem był Mariusz Kalaga.